Wysłużone ekrany były zniszczone i zakurzone, a technologia ich wykonania nie pozwalała na zwykłe wyczyszczenie. Dostaliśmy bardzo dużą kwotę, 42 tysiące. Wkład własny nasz jest około 11 z groszami. Także jest to czas na wymianę ekranów, dlatego że one są już zakurzone i wyświecone, tak się po prostu mówi. Ekran na dużej sali ma około 40 metrów kwadratowych powierzchni, na małej proporcjonalnie mniejszy, około 20 metrów kwadratowych. Ekrany przyjechały z Francji. Dziś były montowane przez wyspecjalizowaną firmę. No mówi się, że na srebrnym ekranie nie bez powodu, ponieważ te ekrany właśnie są srebrne, a chodzi o to, żeby po prostu technologia Master Image 3D, którą my mamy u siebie w projektorach, żeby ona mogła funkcjonować na ekranie, to właśnie musi to być ekran tak zwany srebrny. No w tamtym roku wymieniliśmy nagłośnienie w salach również z tego samego programu rządowego i przy okazji Duny mieliśmy okazję przetestować na własnych uszach. Każdy szelest, każdy gwizd bardzo dobrze było słychać. Niestety nie współgrało to z obrazem, bo jednak te kilkuletnie ekrany, no już widać, że ząb czasu je troszeczkę nadgryzł. W piątek kino z powodu wymiany ekranów było nieczynne. Zapraszamy na seansę w weekend, mówi kierownik kina w lubińskiej Muzie. Zapraszamy, wchodzą dwa nowe filmy, czyli animacja Disneya Dziwny Świat oraz polski film oparty na faktach Siubuk. Cały czas zapraszamy na polski film Chrzciny z Katarzyną Figurą oraz na kolejną odsłonę Przygód Belli i Sebastiana. A aktualny repertuar na stronie ckmuza.eu.